Witamy Państwa w programie Na Szlakach Historii. Opowiadamy o historii Lubina, a jeśli mówimy o historii tego miasta, warto wspomnieć o kościołach, których kilka do naszych czasów przetrwało. Te kościoły mają bardzo bogatą historię, pamiętają... No, zmierzchłe stulecia. Zmierzchłe stulecia. Mamy bardzo, bardzo ciekawe te kościoły. Ten kościółek w Starym Lubinie, taki z budową szachulcową, taki skromny... Też był nazwany kościółkiem grzebalnym, ponieważ gdy były tutaj zarazy, dżumy, cholery, gdzie te wojska napoleońskie przynosiły różne takie nieuleczalne choroby w tamtych czasach, to chowano właśnie akurat w tamtym miejscu i unikano tego kościółka ze względu na to, że on no, był jednym wielkim grobowcem i wszyscy bali się, że tam jest jakieś fatum z tym związane. Dzisiaj on wrócił do łask. Ten kościółek, ten duży, w centrum Lubina, w rynku kościółek, no, był budowany 160 lat, więc różne mieszanki architektoniczne, różne z tym związane historie są bardzo ciekawe i warto też przystanąć przy tym kościele, nie tylko iść się pomodlić, ale zastanowić się nad jego bogatą bardzo historią. A wieża tego kościoła, o dziwo, niezniszczona, w dobrym stanie, dalej góruje nad panoramą miasta. Tak, mało jest takich kościołów, gdzie wieża stoi z boku, a ten akurat jest połączony takim bardzo fajnym łukiem, niesamowicie malowniczy. Na starych zdjęciach i wizytówkach i pocztówkach z tamtego okresu jeszcze przedwojennego widać ten kościółek, jest prawie że niezmieniony. Jego wyposażenie jest również bogate, ale co jest najciekawsze, to, że wcześniejszy ołtarz, który był w lubińskim kościele, był uznawany za arcydzieło sztuki, drugie zaraz po ołtarzu Wita Sfosza, który jest w Krakowie. Mówiąc o kościołach w Lubinie, warto wspomnieć o kaplicy zamkowej, która też do naszych czasów przetrwała. Tak, jedna z najstarszych świątyń. Też warto wspomnieć o kaplicy w byłym szpitalu psychiatrycznym, gdzie teraz bokserzy akurat prowadzą swoje treningi. Nie można ominąć małego kościółka i wiele, wiele innych świątyń, które no, tak naprawdę świadczą o tej dobrej historii naszego miasta. Jeśli nie wiecie Państwo o tym, ile świątyń znajduje się w Lubinie, a chcielibyście wzbogacić się o ciekawe informacje na temat Waszego miasta, zapraszamy na nasz program. Wiara katolicka od tysiąca lat jest jednym z głównych wyznań większości Polaków. Głęboko zakorzeniła się na ziemi dolnośląskiej. Świadczą o tym wspaniałe świątynie i klasztory, które przetrwały do naszych czasów. Zdecydowana większość pierwszych obiektów sakralnych, podobnie jak i wszystkich innych budowli wczesnego okresu, wznoszona była z drewna. Z czasem na ich miejscu stawiano okazałe kościoły kamienne i ceglane. Najczęściej były one bogato zdobione i otaczane czcią. Zabytkowe lubińskie świątynie, jak milczący świadkowie dziejów, wypełniają krajobraz współczesnego miasta. W 1966 roku przyjęliśmy chrzest dzięki Czechom i ślubowi Mieszka I z Dobrawą. I od tego czasu zaczął się rozwój chrześcijaństwa na Dolnym Śląsku i na ziemiach polskich. W 1000 roku utworzono biskupstwo we Wrocławiu, a zatem zaczęto tworzyć także struktury kościelne na ziemi dolnośląskiej. I w 1170 roku mamy wiedzę o tym, że pierwszy kościół lubiński Fundacji Piotra Własta został zbudowany na Starym Lubinie, tam na wzgórzu, gdzie w XVII wieku postawiono ten kościółek drewniany, który dzisiaj funkcjonuje. Wiemy o tym, że była tam także pierwsza parafia lubińska, ponieważ tam była osada targowa, tam było miasto na prawie polskim i tamto miasto w 1170 roku, więc w tym roku, kiedy poświęcono świątynię, stało się miastem, stąd do dzisiaj w nazwie tamtej części Lubina jest Stary Lubin. Niemcy używali terminu Altstadtleben, czyli Stare Miasto. W 208 roku
księżna Jadwiga, późniejsza święta, żona Henryka Brodatego, ufundowała w tej części, w której w tej chwili znajdujemy się, drewniany kościół w budującej się nowej części Lubina, który przenosił się tutaj bliżej dawnego Zameczna. Ta świątynia lubińska to jej zasługa. Ten kościół drewniany, stary kościół, w miejscu którego stoi dzisiaj ta duża świątynia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, wybudowany został z drewna, wykonał go mistrz ciesielski z Cystersów, ten sam, który budował w tym samym mniej więcej czasie kościół w Dziesławiu, a potem w Wielowsi. Także tutaj związek Cystersów był z tym terenem bardzo mocne. Oni w Lubiążu przecież zbudowali ogromną swoją siedzibę, ale przecież w Komorowie, także w Lubinie mieli ziemię, uprawiali ziemię i stąd płacili dziesięcinę na utrzymanie kościoła i klasztoru w Trzebnicy. A więc mamy drugą świątynię, która w kolejności powstała w Lubinie. To jest 1208 rok, kościół pod wezwaniem Matki Najświętszej Marii Panny. Miejsce, w którym znajduje się obecna świątynia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jest najstarszą częścią obecnego Lubina. Według ludowych przekazów i pierwszych źródeł historycznych, kościół wybudowano w 1175 roku z fundacji Piotra Włostowica. Przed końcem XIII wieku uzyskał uprawnienia parafialne i rolę tę pełnił dla mieszkańców okolicznych osad. Z chwilą, kiedy Lubin uzyskał prawa miejskie i wybudowano duży kościół, stara świątynia została sprowadzona do roli podrzędnej i stopniowo zaczęła chylić się ku upadkowi. Po fali reformacji, jaka przetoczyła się przez Śląsk, w pierwszej połowie XVI wieku około 1524 roku kościółek na starolubińskim wzgórzu przejęli protestanci. W ich posiadaniu był przez burzliwe lata wojny 30-letniej, w wyniku której uległ dalszej dewastacji i destrukcji. W tym burzliwym i tragicznym w swych skutkach okresie niewielki cmentarz przykościelny w Starym Lubinie przeżywał okres wielkiej rozbudowy. Grzebano w nim zmarłych wskutek panującej dżumy przez zmieniające się wojska walczących stron. W tym czasie wymarła prawie połowa mieszkańców Lubina. Liczne pochówki zadżumionych sprawiły, że miejsce to ze strachu zaczęto omijać, co doprowadziło do zawieszenia funkcji liturgicznych kościoła, który funkcjonował przez wiele lat jako kościół, a raczej jako kaplica cmentarna. Natomiast w XIV wieku na wzgórzu zamkowym obok, gdzie zachowała się właściwie kaplica zamkowa, książę Ludwik w 1349 roku poświęcił tę kaplicę, no, korzystając z usług biskupa wrocławskiego, poświęcił tę kaplicę, także kaplicę, która służyła katolikom w tym okresie czasu, więc mamy trzecią lokację kościoła w Lubinie. Kaplica zamkowa jest jedynym zachowanym obiektem po zespole zamkowym, na wzgórzu zamkowym, i też uległa zniszczeniu w czasie wojny 30-letniej, czyli w 1631 roku, o ile dokładnie pamiętam, przez oblegających Lubin Szwedów, ale kaplica została dosyć szybko odbudowana. I w tym czasie była też rozbudowana, bo ta w zasadzie połowa obecnej kaplicy została dobudowana po tej odbudowie. Jaką pełniła rolę kaplica? Kaplica już w średniowieczu, czyli w XIV wieku, w zasadzie miała uprawnienia parafialne, czyli ona taki jeszcze jak istniał zespół zamkowy, był zamek, zamieszkiwany był tutaj czy przez księcia Ludwika I, który był fundatorem tej kaplicy, no to pełniła świątyni takiej zamkowej. Natomiast później już w okresie po 1524 roku w zasadzie, jak protestanci przejęli
świątynię, tutaj tą dużą, duży kościół, to ta kaplica pełniła rolę kościoła katolickiego dla tej niewielkiej no, cząstki katolików, którzy się na tym terenie chowali. Nie tylko z Lubina, ale oczywiście z okolicznych wiosek. Następne lata to okres właściwie zastoju w budownictwie kościelnym. Te trzy zresztą kaplice, te kościoły wystarczyły na potrzeby ówczesne. Pojawia się zatem wiek XVI, 1517, luteranizm, a więc on dociera na Dolny Śląsk gdzieś w latach 20. XVI wieku, ponieważ właśnie od 1522 roku już tutaj mamy protestantyzm i te świątynie katolickie, za wyjątkiem świątyni na Starym Lubinie i tej skromnej świątyni na Wzgórzu Zamkowym, ta duża świątynia zostaje przejęta przez protestantów. Tutaj działał pastor Schenkfeld, który był jakby prawą ręką Lutra. Pierwsza budowla sakralna obecnego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej powstała prawdopodobnie około roku 1205, a więc dość długo przed lokacją Nowego Miasta. Według tradycji kaplicę poświęconą Najświętszej Pannie Maryi ufundowała księżna Jadwiga, późniejsza święta i patronka Śląska. Budowę obecnie istniejącej świątyni rozpoczęto przypuszczalnie przed 1349 rokiem. Takiej przebudowy wymagała świątynia po zniszczeniach w wyniku najazdów husyckich, gdyż położona była w bezpośrednim sąsiedztwie miejskich murów obronnych. Całość prac budowlanych zakończono dopiero po 160 latach. Tak długi okres budowy i rozbudowy świątyni miał niewątpliwie wpływ na wyjątkowo nietypowy układ przestrzenno-architektoniczny obiektu. W efekcie licznych nawarstwień i etapów prac budowlanych oraz przeróbek powstała bardzo interesująca budowla z licznymi nieregularnościami kompozycji, zachowując przy tym wszystkie cechy stylowe. Uszkodzoną w trakcie działań wojennych w 1945 roku świątynię zabezpieczono i poddano pracom remontowym dopiero w latach 60. Wówczas to w miejsce wspaniałego ołtarza głównego z 1522 roku, przeniesionego do katedry wrocławskiej, ustawiono skromny, XVIII-wieczny, barokowy ołtarz z kościółka gotyckiego w Legnickim Polu. Mniej więcej właśnie w połowie XVI wieku doszło do kolejnego pożaru w Lubinie i ten kościół drewniany, pierwotny spłonął, został zatem przebudowany i odbudowany kościół już murowany. Mówię o kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, obecnym kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Zdarzyło się jeszcze potem, że ten kościół również uległ zniszczeniu podczas pożaru w połowie XVIII wieku i właściwie to, co widzimy dzisiaj w tamtym kościele, to po przebudowie, kilku przebudowach, to jest właściwie obiekt XVIII-wieczny. Tutaj warto wspomnieć, że w tym okresie kontrreformacji, a więc połowa XVII wieku, kiedy zaczęto odbierać protestantom dawne świątynie, na Starym Lubinie również postanowiono pierwotnie oddać katolikom tę starą świątynię, ale potem uznano, że lepiej zbudować nową i w związku z czym protestanci przejęli tamtą świątynię w zamian za opiekę władz miasta nad świątynią tutaj zamkową, bo wtedy nastąpił patronat miasta nad tą świątynią katolicką skromną. Oddano tamten teren na Starym Lubinie i tam protestanci zbudowali właśnie metodą szachulcową, czyli ten mur pruski, kościół, który służył im przez wiele lat. 1672 rok to jest okres, kiedy on został tam szczegółowo poświęcony. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie
To neogotycka świątynia wybudowana na miejscu ufundowanej przez lubińskich szewców kaplicy świętego Mikołaja z XV wieku. Świątynia była budowana 6 lat od 1900 do 1906 roku, kiedy to została poświęcona. Grudzień roku 45 był okresem pierwszej bożonarodzeniowej pasterki w Lubinie, w której uczestniczyli osadnicy przybyli z różnych części Polski oraz niemieccy ewangelicy. W roku 1946 ojciec Julian Białek, przybyły tu z Krakowa, został pierwszym polskim proboszczem. Przez setki lat jedynym niezmiennym elementem kościelnego wzgórza pozostawał otaczający go cmentarz. Do końca lat 60. ubiegłego wieku znajdowały się tutaj widoczne mogiły oraz zniszczone nagrobki i krzyże. Obecnie na terenie dawnego cmentarza młodożeńcy, którzy upodobali sobie odrestaurowany w latach 99-2000 kościółek na miejsce małżeńskich ślubów, sadzą tutaj ozdobne drzewka pamięci lub raczej drzewka miłości i życia. Początek XX wieku i wtedy rozwija się Lubin, mówiliśmy już o tym dużym zakładzie psychiatrycznym, o budowie wielu obiektów użyteczności publicznej i wtedy także są budowane dwa kościoły. Jeden kościół, właściwie kaplica szpitalna w szpitalu dla umysłowo i psychicznie chorych, tam na terenie obecnego osiedla D. I ten kościół pod wezwaniem serca Pana Jezusa, który został ukończony, zbudowany dla katolików, przez katolików nielicznych, bo ich było tutaj koło 1000, podczas gdy protestantów było czterokrotnie więcej w tym czasie. I ten kościół w 1906 roku został ukończony, mówię o tym małym kościółku, bo taką nazwę on przyjął, a wewnątrz w 1908 roku dokonano poświęcenia ołtarza, zabytkowego ołtarza. Nie znamy autora, wiemy tylko, że w zapisach są litery jego imienia. Mówi się o właśnie jednym z lubińskich rzeźbiarzy ołtarzy drewnianych. I ten kościół od 1906 roku służył do 1945 roku katolikom niemieckim. I tutaj przyjechali Polacy w 1945-1946 roku. I właśnie ciekawy zapis znalazłem w kronikach, że w 1946 roku w grudniu na Boże Narodzenie zarówno Niemcy, jak i Polacy śpiewali Cicha Noc, Święta Noc, Heilige Nacht, czyli ta wspólna kolęda, która łączyła wtedy Polaków. I od 1946 roku, kiedy Niemcy stąd już wyjechali, kościół ten przyjęli pierwsi osadnicy. Na początku XX wieku w zachodniej części ówczesnego Lubina wybudowano ogromny, jak na tamte lata, kompleks szpitalny dla nerwowo i psychicznie chorych. Cały ten zespół szpitalny posiadał własną piekarnię, rzeźnię, pralnię, kotłownię oraz liczne pomieszczenia biurowe. Oczywiście nie zapomniano także o własnym przyszpitalnym kościele i cmentarzu. Ośrodek opuszczono pod koniec wojny, a chorych wywieziono w głąb Rzeszy lub poddano eutanazji na miejscu i pochowano na cmentarzu, który do końca lat 60. ubiegłego wieku znajdował się przy obecnej ulicy Parkowej. Teraz w miejscu tym znajduje się niewielki park miejski. Po wojnie opustoszałą i zdewastowaną świątynię zamieniono na magazyn. Później urządzono w niej halę sportową, w której do chwili obecnej trenują lubińscy bokserzy. Jest jeszcze nowy nurt w rozwoju świątyń lubińskich, mianowicie wraz z pojawieniem się protestantyzmu. Tutaj, jak mówiłem, była walka między katolikami a protestantami
Tak się składało, że na Śląsku było ich początkowo protestantów znacznie więcej, później stopniowo mniej, ale katolików było zawsze w granicach 1/3. Tu taki duży kościół katolicki był w Szklarach Górnych, tam katolicy z całego rejonu jeździli na mszę. Natomiast Lubin był kościołem, ten duży kościół, kościołem protestanckim i właśnie po wojnie, w II wojnie światowej on stał pusty, niczyj i dopiero od 50 roku otrzymali do dyspozycji ten duży kościół prawosławni, którzy nie byli w stanie utrzymać. Ten obiekt był ogromny, ta parafia prawosławna wtedy liczyła niecałe 100 osób, a więc krótko w nim byli, właściwie no nie tyle krótko, ale prawie 9 lat, bo dopiero w 1959 roku ten duży kościół oddali prawosławni, przejmując do remontu kaplicę, właściwie nie kaplicę, a salę sportową, która była kiedyś przy Realschule, czyli takiej szkole, która była szkołą właściwie zawodową przy fabryce fortepianów. I tam właśnie w tej sali gimnastycznej zorganizowano cerkiew prawosławną. I ta cerkiew funkcjonuje zatem już 50 lat w tamtym miejscu. Był obiekt jednosalowy, czyli jednonawowy. Pomału właśnie dobudowano pritwor, czyli ten zwany przedsionek. Dobudowano prezbiterium i powstała budowla trójnawowa, czyli już spełniała takie wymogi świątyni. Zaadoptowali to do swoich celów i tak to jest do dzisiaj. Obiekt, w którym znajduje się obecna cerkiew prawosławna, wzniesiony został w 1877 roku. Początkowo pełnił on funkcję kaplicy protestanckiej wspólnoty wyznaniowej, która ją opuściła w 1888 roku. Z czasem w tym obiekcie urządzono salę gimnastyczną dla dziewcząt z gimnazjum żeńskiego. Po II wojnie światowej kościółek przejęła parafia prawosławna. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych, poświęcenia świątyni dokonał ksiądz Atanazy Sławiński. Prace remontowe oraz stopniowa rozbudowa cerkwi trwała jeszcze przez kilkanaście następnych lat.